Nazywam się Anna Pawłowska. Studiuję psychologię i właśnie piszę pracę na temat studenckich przesądów, a dokładnie tego, co studenci robią, żeby unikać pecha i mieć szczęście. Nie tylko studenci robią się przesądni w sytuacjach, które powinny skończyć się dla nich albo sukcesem, albo przeciwnie, mogą skończyć się niepowodzeniem. Ludzie boją się już samych słów przegrana, porażka czy niepowodzenie i starają się ich nawet głośno nie wypowiadać, bo to przynosi pecha. Dla ucznia i dla studenta najważniejsze jest to, żeby nie oblać egzaminu, testu czy klasówki. Zapytałam studentów, co zwykle robią przed egzaminem, żeby zapewnić sobie powodzenie. Trzej studenci powiedzieli, że w nocy przed egzaminem wkładają książkę lub notatki pod poduszkę. Dwie studentki powiedziały, że zabierają na egzamin ulubioną maskotkę, a dwaj inni studenci mają ze sobą szczęśliwy długopis. Czterej studenci wierzą, że szczęście mogą im przynieść ubrania, w których wcześniej odnieśli już jakiś sukces. O tym, że osobę, która ma zdawać egzamin, należy symbolicznie kopnąć na szczęście, pamiętają trzy osoby. Ważniejsze jednak wydaje się być to, czego nie powinniśmy robić. Cztery osoby powiedziały, że przed egzaminem nigdy nie chodzą do fryzjera. Trzej studenci powiedzieli, że nigdy nie mówią dziękuję, kiedy ktoś życzy im powodzenia na egzaminie. Czterej studenci wspomnieli także o przesądach związanych z liczbami. Dwaj unikają liczby 13, na przykład nie wsiądą do tramwaju numer 13. A dwaj obcokrajowcy reagują podobnie, ale na inne liczby. Marko z Włoch uważa, że pecha przynosi 17, a Asami z Japonii, że jest to liczba 4. Nie zapytałam, dlaczego tak robią. Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Na wszelki wypadek studenci wierzą, że dzięki temu uda im się zdać egzamin.